Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Blooma, czyli połączenie Dooma i Blada. Witam w czwartym chyba już odcinku, tak? Gramy sobie mapkę numer 4. Już mniej więcej będziemy w połowie gry. Jestem ciekawy, czy w ogóle uda mi się... O! Ciekawie się zaczyna. Jestem ciekawy, czy uda mi się odkryć planszę bonusową, o ile w ogóle jest, bo w Doomach jednak zawsze to tak bywało. Także zobaczymy sobie, co, czy uda się to odkryć. Dobra, tutaj widzę... O, są szale. Szale sobie weźmiemy. O, i tutaj mamy... Słyszę pajączka. Mamy taką planszę trochę wzorowaną na Doomie pierwszym. Pierwsza mapka z pierwszego epizodu. Te pajączki chyba tutaj pływają. O, ale ja nie chcę tutaj pływać w tym. Może dynamit rzucę. O, właśnie. Kogoś zabiłem. Ale widzę, że znowu przeniosłem okienko na lewą stronę, także musicie mi wierzyć na słowo, że na tej mapie jest jeden sekret. Nagrywałem Maxa Payne'a i tak zostawiłem, bo w Maxie Payne'ie mi przeszkadzało z tamtej strony z kolei. No dobra. Tutaj cały czas jesteśmy w tej scenerii z pierwszej mapki. Tylko na razie nie ma przeciwników. Tam widzę, że gargulce już na nas czekają. Jest rakietnica, także będzie jakaś grubsza impreza tutaj. Zrobię sobie... nie ten guzik. Zrobimy sobie quick save'a. Ojej, dobra. Pogubiłem się troszeczkę. Tu gdzieś powinien być... A nie, dobra, tutaj mamy skulki, które potrzebowaliśmy na początku. O kurde. Troszeczkę przeniosło nas... Tutaj jakaś pułapka była. Dobra, bo na razie nie mogę się totalnie odnaleźć, o co tutaj chodzi, gdzie ja jestem. Jesteśmy na cmentarzu, dobra. Idziemy sobie tutaj, prawdopodobnie. O nie, tutaj to już będzie grubsza sprawa. Trzeba użyć rakietniczki trochę. Dobra, widzę, że po prostu w momencie, kiedy zebrałem ten klucz, to wszystko tutaj nam się odpaliło. Gargulce stoją? Jeszcze stoją. Generalnie na tej mapie jest tylko 48 przeciwników, więc to będzie jakaś krótsza mapa. Takie mam wrażenie. Aha, tutaj się coś otworzyło. Fajny patent, słychać tylko, że telefon dzwoni. Musimy znaleźć drogę po prostu tutaj. Quick save. A wezmę sobie trochę właśnie Tommy Gunna. Z Tommy Gunna się fajnie strzela. Aha, i tutaj się otworzyło przejście. Ale jeszcze chcę się cofnąć do początku. Aha. Chciałem się cofnąć do początku, bo tam coś było o skulki, żeby użyć. To najpierw pójdę tam, bo może to być jakiś właśnie sekret. Aha, ja nie mam skulki, tylko ja mam klucz oka, dobra. To musimy jeszcze znaleźć skulki najpierw. Wow. Fajnie to wygląda naprawdę. Robi wrażenie. No te gargulce tutaj mi się nie podobają. Ja sobie wezmę rakietnicę w rękę. Chyba będziemy musieli popływać trochę w tym kwasie, ale jeszcze tutaj sprawdzę. Szukam jakichś sekretów czy coś. No i dobra, wpadamy. Ej, to tylko...
kurde. Prawie nie żyję, muszę apteczki szybko użyć. Dobra. No, powiem wam, że przez 3 odcinki nie narzekałem. Co to jest za gościu w ogóle? Nie mogłem narzekać na poziom trudności, bo w miarę wszystko było łatwe. Co najwyżej ginąłem, bo gdzieś spadłem. Ale tutaj już widzę, powoli się zaczynają lepsze imprezy, a w sumie na to liczyłem bardzo. No dobra. Otworzyłem jakiś przełącznik, więc mam nadzieję, że tutaj się przejście teraz otworzyło. O! Pan duży Hell Knight. Dobra, tu gdzieś jakaś apteczka była? Nie bardzo. A, odkryłem właśnie sekret, także spoko. Czyli tutaj więcej sekretów nie ma na tej planszy. Biorę to Migana. Tutaj się nikt nie pojawił. O, proszę. Tak z ciekawości strzeliłem, bo... No bo znamy takie sekrety z Dooma klasycznego, gdzie trzeba strzelić. I to chyba o to chodziło. Po prostu nam się wybudowała tutaj posadzka. Bardzo fajny patent, tak swoją drogą. Czyli to, co ja tam otworzyłem pod tym kwasem, to było jeszcze coś innego. Oho, oho, oho. Już czuję, że mnie gdzieś przeniosło. Nie, no jaki on pancerny jest. Zresztą ten drugi też. Oho, moje ulubione. Czyli granat, który mnie zabija non-stop. Ale ten na szczęście wybuchł, więc jest problem z głowy. Użyję sobie tę resztę apteczki. I zapiszemy, widzę, że piesek do nas biegnie już. No i dobra. Nie wiem, od którego miejsca zacząć, bo kojarzę tą planszę. To jest plansza numer 2 z Blada. Może zacznijmy od tego miejsca tutaj. Od tej chyba tylko jakaś chłodnia powinna być, czy coś takiego. Nie działa. Chciałem sobie szafę grającą odpalić, ale nie działa. Aha, tutaj jest wszystko pozamykane. Przynajmniej na razie. To też chyba było zamknięte. No to musimy iść do góry, bo tutaj nie przejdę. A tam swoją drogą widzę z kulki i się kręci po drugiej stronie, więc musimy jakoś to odpalić. W Bladzie tutaj były pułapki wszędzie. Bars Lowered Somewhere. A, tutaj też jest coś takie w formie pułapki, tylko trochę inaczej zrobione. Dobra. Aha, ale teraz nie mogę drzwi otworzyć? A, same się otworzyły po prostu po czasie. Dobra, rakietnica. No, ten gość jest dosyć twardy. To taki wzorowany na bosie chyba z 5 czy z 6 rozdziału, z dodatku do Blada. Hop. Dobra, teraz możemy wejść sobie tutaj. O kurde. Ja się boję, że spadnę. Tutaj na pewno coś się będzie grubego działo. Aha, znowu teleport. Ale nie wziąłem tej megasfery, nie podoba mi się to. Bardzo fajna muzyczka po raz kolejny. Oj, nie chciałem tutaj spadać. I co to się teraz otworzyło, to już nikt nie wie chyba. Gdzieś mnie przeniosło. Mapka może i krótka, ale... Nie, no tutaj żeby iść, to ja muszę mieć skulki, więc na tę chwilę jeszcze nie idę tam. Spróbuję się jeszcze raz cofnąć tutaj, bo może coś pominąłem. Aha, już się nie mogę tam cofnąć. Więc albo coś zlamiłem,
Albo źle główkuję, jak zwykle. Spójrzmy na mapę. Nie za wiele mi to mówi. No dobra, szukajmy po prostu jakiegoś punktu zaczepienia. Tu są jeszcze jakieś drzwi może? Nie. No tutaj już na pewno nie, bo stąd przyszedłem. Może tam na ten środek trzeba jeszcze raz iść? Przecież jeszcze... No to się zawiesiłem po raz kolejny. Tak to jest, jak się gra w coś po raz pierwszy i się nie zna totalnie gry. Czy tutaj coś pod wodą może być? Nie wygląda. No dobra, to się cofam jeszcze tutaj raz. O, widzicie. Dobrze zrobiłem. Tutaj się otworzyło przejście teraz całe nowe. Rest in pieces. Rest in pieces. Dobra, biorę to... Albo nie, nie biorę to migana, bo po to miganie się zawsze przełącza na te dynamity nieszczęsne. Teraz w sumie wchodzimy do tej stacji pociągowej, w której już byliśmy. Tylko, że od przodu. Aha, tutaj już się też wybudowało. Mam kluczyk. No dobra, to idziemy tam, gdzie był skulki potrzebne. Ty, bazookę. Bo widzę Archvile'a, albo cokolwiek to jest, bo one są jakieś dziwne, te Archvile. O kurde, nie podoba mi się. Trochę się tutaj wkopałem. Ale jakoś z tego wybrniemy, mam nadzieję. Bo ten Archvile tutaj na potęgę wskrzesza. Dobra, zmienię trochę na Tomigana, bo mi się skończy zaraz broń. Dobra. Grubsza sprawa. Wiecie co, że powiększyła się ilość potworów. Nie wiem, czy to tak miało być, czy o co tu chodzi, bo było 48, a teraz jest 96. My już mamy 78 zabitych. No i dobra, to się trzeba... Trzeba teraz wrócić tam, gdzie był ten skulki nieszczęsny potrzebny, na sam początek. Chciałbym tylko tutaj nie spaść. Szybki save. I patrzymy, co się dzieje. Oho, oho. Oho, się muzyczka skończyła i się zaczęły szepty. Dobra. Ważne, że świeczuszki są, się palą. No. Jest taki problem, że nie mam amunicji praktycznie. Mam ostatni strzał. Pobiegamy trochę z flerganem. Przyjechał Phantom. Phantom Train. No chodź tu, nie wiem, czy go się da flerganem pokonać. O, da się.
Flare gun to jest dobra broń jednak. Dzień dobry. Jak wyglądamy? Jeszcze 5 przeciwników według statystyk. Tylko że tutaj już widzę, jakby miał być koniec planszy, więc albo coś przegapiłem. No sprawdźmy to. Tak, to już jest koniec planszy, czyli gdzieś coś musiałem przegapić. Ale sekrety mamy wszystkie, także... Chociaż taki plusik. Także czwartą planszę mamy zakończoną. Kolejną planszę będziemy sobie grali w przyszłym tygodniu. Także teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!